tradycji, ale już pewnej tradycji Wierzyniowskiej Rady Kobiet, że raz w kwartale spotykamy się i zapraszamy panie po to, żeby porozmawiać o ich pasjach. Moi drodzy, dzisiaj kolejne wydarzenie w ramach spotkania Kobieta z Pasją. I dzisiaj bohaterką jest pani Irena Bogucka-Węgiel. Bardzo się cieszymy. Chciałabym, jeżeli pani pozwoli, powrócić do tego, co panią kształtowało. Te nizimy Mazowsza, równiny Mazowsza, dom rodzinny. Bardzo pięknie pani potrafi mówić o rodzicach, o tych pierwszych jak gdyby swoich doświadczeniach. No tak, zawsze się zaczyna od domu rodzinnego. Początkowo chciałam być pilotem. No to taki czas, że można było tak marzyć. Nie, skończyłam liceum. No to poszłam na wydział lotniczy do Wrocławia. To był wydział lotniczy. Ale z samolotu się skakało, nie otwierało się samemu spadochronu, tylko na lince, która otwierała ten, jak się wyskoczyło, to linka. No, obczepiała się, czy pękała, już nawet nie wiem, i otwierał się spadochroca. No, ale wylądowało się tam w ziemniakach, czy gdzieś. No. A jak pani wspomina Diorę? Bo to już teraz taki zakład, legenda. Czy rzeczywiście było to miejsce wyjątkowe dla pani też? Ja innego nie znałam, także to trudno powiedzieć. A kiedy się pani zajęła tak na poważnie malowaniem? Czy już wtedy, gdy pani pracowała, czy jeszcze wtedy, gdy pracowała pani w Diorze? Tak, czy dopiero na nie? Zresztą no, malowaniem zawsze malowałam oczywiście dla uroki, czy jakieś takie, jakieś nawet obrazki. Ja nawet jak byłam w liceum, też już trochę malowałam. A tak tutaj do kółka, tu w tym ośrodku naszym, zapisałam się w 1989 roku. Ci zakochani, no to jest jedwabiem, na jedwabiu wyszyte. To jest taki wyszywany obraz, to nie jest obraz malowany. Ja mogę powiedzieć tylko o dwóch elementach. W Diorze wszyscy wiedzieli, że najlepsze zaprojektowane narzędzia są od pani Ireny, ponieważ ona była nie tylko inżynierem precyzyjnym, ale także miała ten zmysł taki plastyczny. Dziękujemy bardzo pani. Do żony i pij sobie dalej.